Cześć, dzień dobry, witajcie. Dziś opowiem Wam o rybie z kata. Konserwacja jedzenia solą i sposób, w jaki jest skata i rekin zgniły konserwowane na Islandii produkowane, istnieje tutaj od wieków. Dawno temu zakopywano skatę do ziemi i czekano, aż zgnije. I tak jest do dziś. Może nie w ziemi, ale jest. Po pewnym czasie procesy gnilne, które powodują, że ten amoniak zaczyna się bardzo mocno wydzielać, powodują, że ryba jest gotowa już do spożycia. Dlatego tak śmierdzi mocno amoniakiem. Krążą legendy, że dawno temu wikingowie sikali na tą rybę, dlatego ta ryba tak śmierdzi amoniakiem. Ale nie jest to prawdą. Jest to spowodowane naturalnym procesem gnilnym, który w dawnych czasach odbywał się głęboko w ziemi. Dziś to wygląda troszeczkę inaczej. Smród tej ryby jest tak niesamowity podczas przyrządzania, że ostatnio słyszałam ciekawą informację. Ponoć zarządzono, że w blokach mieszkalnych nie wolno gotować skaty. No ale jest to tradycja, więc nie wiem, czy to jest prawda. Kto skaty raczej nie będzie jadł? Przeważnie teraz młodzi ludzie już nie jedzą skaty, starsi jedzą, jest to tradycja. A o dalszych ciekawostkach oglądaj i obserwuj mnie, aby się dowiedzieć więcej. Z czym podaje się skatę? Na pewno z chlebem rugbrojt, na pewno z ziemniakami i brukwią. Do tego obowiązkowo musi być zielony groszek. A kiedyś dawno temu polewana była według tradycji tłuszczem baranim. Dziś można użyć do tego masło. Jest takie powiedzenie, że jak już zjesz skatę, to po jej spożyciu wszystko będzie Ci bardzo smakowało. Gorzej jest z mieszkaniem, które potrafi śmierdzić przez kilka następnych dni. Słynne restauracje, które serwują najlepszą skatę w mieście, są oblegane i już 3 miesiące wcześniej należy zamówić tam stolik, aby 23 grudnia zjeść skatę. Dzień 23 grudnia na Islandii jest to Þorláksmessa i jest to dzień poświęcony księdzu, który został kanonizowany w roku 1198. Był to wówczas kościół katolicki przed reformacją i ksiądz nazywał się Þorlákur Þorhaldsson. Był to ksiądz, który zasłynął z tego, że po pierwsze był młody, tutaj na Islandii było bardzo mało księży, był z tym problem, więc oni go zrobili właśnie księdzem, jakby bardzo młodym człowiekiem. Bardzo dobrze się z tego wszystkiego spisał. Była to jego misja życiowa. Dbał o to, żeby ludzie chodzili do kościoła, ale też dbał o biednych i on jest właśnie patronem ludzi z autyzmem. I dzięki temu właśnie, że zmarł 23 grudnia, aby go upamiętnić, co roku mamy Þorláksmessa i wtedy ludzie spotykają się w kościele. W ten dzień również jedzą skatę. Tak, to jest właśnie dla upamiętnienia tego, że na Islandii kiedyś było mało jedzenia, głównie dostępne były ryby. To był sposób konserwacji tej ryby, dlatego ona taka jest właśnie amoniakowa. I to jest dla upamiętnienia właśnie tego wszystkiego, co się działo w dawnych, odległych dla nas już czasach. Po takiej mszy czy po takiej kolacji ludzie idą często na spacer w Reykjaviku, spacer ulicą Laugavegur, właśnie tu w centrum. A po co? No właśnie, po co? Po to, że po tej rybie, no po prostu żołądek powoduje, że tak, pierdzimy. No niestety tak to jest, ponieważ ten amoniak tak działa, że właśnie lepiej jest iść i się przewietrzyć, jak robić to w domu. A co się spożywa 24 grudnia na Islandii? Dziś przeważnie jest to hangikjot, czyli podwieszane mięso baranie wędzone w dymie naturalnym na głównie baranim. Niestety, tak to jest, taka tradycja. Lub spożywa się często polędwicę z wieprzowiny i oba te dania są jak najbardziej na tak. Mamy tutaj mięso, jak widzisz na stole. Islandia przez to, że jest krajem protestanckim, nie ma czegoś takiego, że jemy rybę 24 grudnia,
Osoby z Polski dostały dyspensę ponad 20 lat temu od księdza tutaj na Islandii z kościoła katolickiego i możemy spożywać mięso. Także jest to właśnie hangikjöt, czyli baranina, która jest bardzo mocno wędzona i ona jest gotowana, podawana oczywiście z ziemniakami, z brukwią i z groszkiem lub jeżeli ktoś się decyduje, jest to polędwica wieprzowa, pieczona w piekarniku, może być ładnie skórka nacięta. Spożywana jest z białym sosem. Biały sos, czyli sos beszamelowy z dodatkiem cukru i to jest biały sos. Co jeszcze do tego? Tradycyjnie ziemniaki, brukiew oraz zielony groszek. Dość dawno temu dzwoniłam po islandzkich sklepach, aby dowiedzieć się, jak przygotowuje się dziś skatę. I kiedyś udało mi się w jednym takim miejscu bardzo fajną informację uzyskać. Ta ryba trafia na około 2 miesiące do plastikowych pojemników, które znacie na pewno z fabryki rybnej. Lekko pomarańczowe są i tam leży sobie 2 miesiące. Po tych 2 miesiącach wyciągają te całe płetwy, kroją je na mniejsze części i ryba trafia do wody na 12 godzin. Wówczas jest gotowa do sprzedaży. Możemy rozróżnić 2 poziomy intensywności, także można trafić na taką, która zaprze nam dech, albo taka po prostu, która będzie słabsza i będziemy myśleć, że może trzeba było tą mocniejszą, ale ta mocna to naprawdę. W nosie wszędzie poczujesz, jak działa amoniak. A ten pasztet z renifera dobry jest. No, czy pasztet z renifera jest dobry, no to już zależy, czy ktoś lubi taki rodzaj mięsa. Jadłam pasztet z renifera, jadłam mięso z renifera, jest specyficzny, jest to dziczyzna i zależy, co lubisz. I tak po prostu to wygląda. Trzeba spróbować i samemu zdecydować, bo ja nie doradzę. Jest troszeczkę inne to mięso na pewno. A ten pasztet z renifera dobry jest. No, czy pasztet z renifera jest dobry, no to już zależy, czy ktoś lubi taki rodzaj mięsa. Jadłam pasztet z renifera, jadłam mięso z renifera, jest specyficzny, jest to dziczyzna i zależy, co lubisz. I tak po prostu to wygląda. Trzeba spróbować i samemu zdecydować, bo ja nie doradzę. Jest troszeczkę inne to mięso na pewno. A ten pasztet z renifera dobry jest. No, czy pasztet z renifera jest dobry, no to już zależy, czy ktoś lubi taki rodzaj mięsa. Jadłam pasztet z renifera, jadłam mięso z renifera, jest specyficzny, jest to dziczyzna i zależy, co lubisz. I tak po prostu to wygląda. Trzeba spróbować i samemu zdecydować, bo ja nie doradzę. Jest troszeczkę inne to mięso na pewno. Czy jadłam zgniłego rekina i jak on smakuje? Otóż tak, oczywiście, że jadłam, jem go nawet, ja go lubię, powiem Wam szczerze, ale pierwsze podejście było tragiczne, ten smród wydobywający się po prostu z tej jednej kosteczki potrafi całe mieszkanie zasmrodzić, można wrogowi wrzucić do kieszeni, ale właśnie pierwsze podejście moje było takie, że dostałam do zjedzenia, zjadłam, wietrząc sobie buzię, umyłam zęby i miałam wrażenie, że muszę wyrzucić szczoteczkę do zębów, bo będzie już zawsze po prostu tak mocno śmierdziała. I nie jadłam go przez wiele, wiele lat, aż kiedyś, dawno temu, sprzątałam domki i jedna z pań, u której sprzątałam, jest pielęgniarką, znaczy była pielęgniarką i powiedziała mi, że właśnie zjedzenie takiej jednej kosteczki rekina w momencie, kiedy jakaś grypa jest w otoczeniu, powoduje, że ta grypa znika. No słuchajcie, rekin też ma różne, prawda, ciekawe w sobie substancje i zawsze jest zdrowy. No i ja właśnie tak zaczęłam po prostu go powoli jeść, wiedząc, że inni go jedzą. No, dziś go jem, nie mam z tym problemu, bardzo go lubię, aczkolwiek jest tak specyficzny, że to jest chyba gorsze jak skata. Skata jest chyba mniej taka inwazyjna, a też jest. No i takie kawałki rekina można też kupić w sklepie rybnym, plasterki, ale to nie jest szyneczka. Jakie są zwyczaje w Boże Narodzenie na Islandii, tak? Więc mamy jólabókaflóð, czyli zalanie książkami. Islandczycy bardzo lubią czytać książki. Islandia jest krajem, w którym książki są wszędzie, nawet w supermarkecie całe wielkie stoły są wystawione.
Oni naprawdę tu czytają dużo książek. Także jednym z prezentów świątecznych, oprócz skarpetek, będzie na pewno książka. Później następną rzeczą, którą mamy, jest to chleb taki, który nazywa się Leuwarbrot, okrągły, podawany właśnie do Hangikjot i spożywany z tym jako po prostu taka nie przystawka, ale taki dodatek, tak? Później mamy 13 świętych Mikołajów, którzy nazywają się Jolas Feiner i zaczynają przychodzić od 12 grudnia. W moje urodziny przychodzi numer drugi. Także oni przychodzą do 24, schodzą z gór i sprawdzają, czy dzieci były grzeczne. Jeśli dzieci były grzeczne, to znajdą malutki prezencik codziennie, a jeśli nie, to według tradycji znajdą kartofla, ziemniaka, bulwę. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Na pewno bardzo dużo życzeń. Też właśnie taką formą jest składanie sobie życzeń w kartce pocztowej, a że poczta dużo bierze za znaczki, więc większość osób zawozi pod dom do kogoś do skrzynki i w takiej kartce w większości przypadków znajdziesz też zdjęcie rodziny, która obdarowuje cię daną kartką. Także kartki są, może nie są takie piękne jak są w Polsce, ale tych kartek jest cała masa i po prostu ludzie kupują i życzą innym, swoim znajomym, rodzinie wesołych świąt. No i później mamy jeszcze lampki choinkowe, które są nieodłączną tradycją Islandii, są wszędzie, tu jest ciemno, więc tak naprawdę doświetlamy się lampkami choinkowymi w oknach, pełno lampek, w domach lampek, wszędzie są lampki, na ulicach lampki, wszystko pięknie wygląda i kiedy są święta, kiedy jest śnieg, to są po prostu święta bożonarodzeniowe, a kiedy nie ma śniegu, nazywają się czerwone święta, dlatego że większość lampek jest właśnie taka kolorowa, czerwona i od tego powstała nazwa czerwone święta. No i jeszcze właśnie odwiedzanie się, jedzenie, rozmawianie, granie w jakieś gry planszowe, spędzanie ze sobą, z rodziną, ze znajomymi jak najwięcej czasu, ponieważ na Islandii dużo się pracuje, nie zawsze każdy ma na to czas. Ludzie też przyjeżdżają z różnych części Islandii, odwiedzają się rodziny. No także to zależy, ale ogólnie jest miło, kolorowo, dużo jedzenia i sympatycznie. A później to jedzenie niestety ląduje w koszach, bo no za dużo, za dużo. Na pewno zastanawiacie się, co ciekawego może wydarzyć się w święta. Pokażę Wam list, który można sobie co roku właśnie taki mieć, posiadać, tak? Jak jest się grzecznym i tu właśnie mam z zeszłego roku mój certyfikat grzeczności, tak? Widzicie, byłam grzeczna. Tutaj również są życzenia świąteczne, cała litania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowań do Bożego Narodzenia, jakie stoją przed Głównym Urzędem Pocztowym Świętego Mikołaja, jest czytanie otrzymanych listów, a dostajemy ich całe mnóstwo. No, tu nie będę Wam w tej chwili czytać. Będziecie chcieli, zostawcie komentarz, przeczytam. W certyfikacie właśnie jest, że otrzymuję oficjalny certyfikat grzeczności od Świętego Mikołaja, tym samym zaświadczam, że w pełni zasługujesz, aby wpisać cię na listę grzecznych dzieci. Tak, tutaj właśnie mam. Super. Wszystko przychodzi pięknie zapakowane w taką kopertę, która wysłana jest z Finlandii. Tak. Kręgu biegunowego tutaj, tak, wysoko, jeszcze wyżej jak Islandia jest w ogóle, bo ten nasz krąg polarny, Boże, to tak, o, jest właśnie tu Islandia, a ta mapa jakaś starodawna, pewnie z Chin. No, także to wszystko pięknie wygląda, można do nich napisać, zwłaszcza trzeba to zrobić. Trzeba tam się zgłosić przez internet, słuchajcie, no niestety to najlepiej zrobić w listopadzie, już teraz jest troszeczkę późno, ale na przyszły rok jak najbardziej, ja sama zapomniałam w tym roku wysłać list do Świętego Mikołaja, więc nie dostanę mojego tegorocznego. Cena usługi jest 3, 4, 5 euro, nie pamiętam, w każdym razie na pewno jest to bardzo miła niespodzianka. Ja takie listy dostawałam, kiedy byłam małym dzieckiem.
Moja mama od jakiejś pani dostała, i to jeszcze takie lata 80., więc pocztą pantoflową gdzieś na kartce papieru dostała adres, właśnie Jolopuki, Suomi, Finland, Rovaniemi, tak, coś takiego tam było. I to był taki duży, pamiętam, list przychodził, A4, tam się odrywało boki i była kartka, była w środku gra, tak, były jakieś informacje, wówczas były bodajże w języku angielskim czy innym, nie było po polsku, tu już jest po polsku. I w tym jeszcze zestawie moim jest kolorowanka, można ją pokolorować, także no ja myślę, że to jest bardzo fajne, co?